Witam serdecznie. Dzisiaj w kolejnym odcinku chcielibyśmy powiedzieć o troszeczkę o cyklu na masie. Idzie zima, kończy się lato, więc dobrze by było wejść na masę. Teraz jest akurat super sezon, dużo osób planuje powrót na siłownię, przypakować, żeby na przyszły rok mieć najlepszą sylwetkę w swoim życiu. Takie mają cele, więc postanowiliśmy wyjść bezpośrednio naprzeciw Waszym oczekiwaniom i zapytać się Krzyśka odnośnie cyklu na masę. Krzysiek, powiedz, jaki według Ciebie powinien być cykl na masę? Mówimy tutaj, żeby sprostować, nie dla początkującego, ale takiego średnio zaawansowanego, który tam jeden czy tam dwa cykle za sobą już ma. Albo i więcej. I chcę tak troszeczkę przypakować, zrobić formę życia. No, pobawił się trochę już w lato, troszeczkę poimprezował, trochę popił, więc chce się ogarnąć. Za wrzesień czas na siłownię. Tak, trzeba we wrześniu pójść na siłownię. Dłuższe wieczory, więcej czasu. Tak, i ten. I właśnie chcę. I teraz przeszukuję ten internet, słuchaj, wpisuję w Google, jaki najlepszy cykl jest na masę i chcę sobie zaplanować cykl i nie wie, co tu wziąć. Więc tutaj, Krzysiek, co uważasz? Jak mu pomóc? Zawsze się na pierwsze pytanie, co wziąć. Na początku trzeba dobrze jeść. Wiadomo, dieta i inne rzeczy. Tej tkanki tłuszczowej też powinno być, tak jak zawsze powtarzam, 8%, 10% będzie łatwiej budować to masę mięśniową, a nie tylko tłuszczową i wodną i jakąkolwiek. Ja pamiętam czasy, kiedyś ta masa no to zwykle była wypełnieniem takiej skóry, że tak powiem, nie lepiej w skórze się wyglądało. 5 litrów maślanki dziennie, tak, było nawet idealne. Nawet znam takich, którzy sól na noc połykali po 10-15 gram, zakładali polar, skórę i w sobotę na disco, tak? Ale te czasy już minęły. Jest internet, Instagram, każdy chce się pokazać, fajnie wyglądać, tak? No i na pewno no w tym celu to wiadomo. Tak jak mówię, tkanka tłuszczowa musi być na odpowiednim poziomie. No, od czego zacząć? Jakiś testosteron, cypiona, tenantat, w zależności od dostępności, tak? Dawka też dla takich średnio zaawansowanych użytkowników, myślę, że 500 mg więcej nie powinno się brać. Co do tego, trzeba coś dorzucić, tak zwany kickstart, czyli na przykład Turinabol. To zwiąże się też trochę z obciążeniem wątroby i taki cykl, jeśli będzie trwał 3 miesiące, takie tabletki lub inne rzeczy, które powodują obciążenie tej wątroby, polecałbym brać na przykład miesiąc, a kolejny miesiąc odpocząć od tego, tak? Czyli jeśli chcemy kolejny raz powtórzyć nawet ten cykl, znaczy ten środek w danym cyklu, no to możemy odczekać miesiąc i kolejny za miesiąc wznowić nawet ten sam środek, tak? Co do tego jeszcze, kolejny jakiś androgen anabolik NPP, czyli krótka deka, tak? Mhm. I to taki już dosyć, jeśli będziemy trzymać dobrą dietę, może niezbyt skomplikowany, kosztowny cykl. No nie kosztowny, na pewno przyniesie jakieś efekty. A powiedz, dobra, no to mamy trzy środki, tak? Zaczynamy od trzech środków, no tura się kończy, no a jednak jakiś tam niedosyt jest, no schodzimy z tury, dobrze by było wziąć jeszcze jakiś może środek trzeci, żeby cały czas być na trzech środkach, co wtedy polecasz? Coś, tylko co tak? Coś niemocno szkodliwego, bo wiadomo, to nie jest jakiś tam 50. cykl, gdzie musimy wziąć insulinę, ale tak, żeby też nie zaszkodziło dla wątroby, może w modzie są peptydy? Peptydy tak, o tak. Dla większości kulturystów są to jakby zbędne środki, bo też trzymają wodę i inne rzeczy. Ja na przykład będąc strongmanem i wielu moich kolegów lubi peptydy, no, pierwsza rzecz to na mlekiej masie, nie tylko cardio, na przykład gdzie można dołożyć cardio, gdzie tracimy apetyt, można dołożyć peptydy, na przykład GHRP6 czy COC, toż też powoduje wyrzut tej greliny i wzmacnia nam apetyt. I nie działa tylko na przykład na masę, ale też na apetyt, tak? Mm-hmm. Można by wtedy spróbować coś takiego, na pewno będzie większa regeneracja. No chociaż powiem, że większość kulturystów nie jest za tym. Dużo osób bierze hormon wzrostu i inne rzeczy, bo chce być w tej formie takiej super.
Chociaż ja uważam, że tak naprawdę taka forma najlepsza to musi być na scenę, tak? Mhm. I znam też wielu użytkowników, którzy biorą w tym czasie peptydy. Są, jak powiedzmy, że podlani, no ale są zadowoleni z efektów, tak? Mhm. Bo to trzyma więcej wody, można ćwiczyć na większych ciężarach na pewno, mhm. a peptydy są takimi środkami, które też dosyć szybko działają, tak? I nie są drogie przede wszystkim. Dobrze, no i mamy coś takiego, czyli zaczynamy jednym słowem od tury, NPP i jakiegoś tam testosteronu niekrótkiego, czyli albo mieszanka, albo cypio, albo enan. W zależności też od tolerancji, dużo osób tak naprawdę propionat, to jest środek, który tak już mówimy o redukcji, ale są tacy, którzy używają też na masie, bo powoduje największy wyrzut IGF-a, tak? Ale też niektórym osobom sprawia problem, że trzeba dosyć często robić te iniekcje, czyli zmienia testosteron taki jak enanta czy cypionat, tak? Czy jakiegoś miksa, tak? Chociaż z reguły są dwie szkoły jakby, nie? Tak jak naprawdę ja szkołę, którą preferuję, wolę na przykład taki, jeśli mamy tego testosteronu na przykład 600 mg w tygodniu, wolę dzielić to na 3 razy na przykład, bo takie stężenie testosteronu to jest tak najwyższe ma około 48 godzin, także biorąc cypiona czy enanta 3 razy w tygodniu, no to te podbicie jakby mamy 3 razy, tak? A tutaj jak dawkujemy raz, tu mamy raz wzrost i później spadek i cały czas jest taka fala, nie? A słyszałem nawet takie rozpiski, widziałem, że znani kulturyści preferują na przykład jeden duży shot raz w tygodniu, na tak, przykład no mówię, miksa, są dwie szkoły. I podbitki propem, robić tak? Propem. Tak. Też tak robią, ale tu już są dwa testosterony używane. Też dużo osób robi tak, że na przykład używa propa i cypionatu, tak? Ale tego propa właśnie, że te stężenie też tak nie spadało. Mhm. I wtedy bije się, jak to się potocznie mówi, bije tego testosteronu cypionatu raz na tydzień tą dawkę, a tym propionatem utrzymuje to stężenie, tak? Dobrze, no i mamy te NPP. Skupmy się teraz na NPP. Ile miligram tygodniowo mniej więcej polecasz dla takiej osoby brać? Na początek ktoś jak nie używał tego NPP, to tak myślę co drugi dzień 100 mg. To jest taka już dawka, która powinna zadziałać. Tak? A Turinabol? Turinabol też dla takiego średnio zaawansowanego użytkownika około 30 mg też powinno starczyć, jeśli jest to dobry środek, tak? Mhm. Wiadomo, że się znajdą osoby, które będą brać i 80, nie wiem, czy to ma jakiś sens, ale taka dawka 15-20 mg już przyniesie na pewno korzyści. 15 dla nowych użytkowników, dla tych takich już bardziej zaawansowanych 25-30. Są też osoby takie, które uważają, że andery są zaniżone, więc na wszelki trzeba jeszcze z 2 ml dokuć. To, bo pewnie mniej jest w środku. To już inna strona medalu. Tych środków zwykle aptecznie dużo nie ma. Produkcja wiadomo jak wygląda. To są laboratoria podziemne i inne rzeczy. I też czasami uważają, że trzeba właśnie dwa razy więcej brać, żeby była odpowiednia dawka. Dokładnie. No i chociaż bardziej bym w tym stężeniu zwrócił uwagę na zanieczyszczenia w tych całych wszystkich środkach. To jest najważniejsze. Nie stężenie, a zanieczyszczenia, metale ciężkie i inne rzeczy, które są wytwarzane przy produkcji takiej nielegalnej. No właśnie, no ale o tym porozmawiamy może w innym materiale, jeżeli chodzi o czystość i jakość środków anabolicznych. Natomiast skupmy się teraz na cyklu na masę. Mamy już 4 tygodnie za sobą, tura się nam kończy. Mamy, dalej lecimy NPP i dalej lecimy jakiś testosteronik. No i co dalej? Patrzymy, masa fajnie idzie, przytyliśmy 4 kg. Na pewno po miesiącu badania estrogenów i inne rzeczy możemy zmierzyć poziom testosteronu, gdzie przy dawce załóżmy 500 mg to powinno być tam, zależy jakie są normy, tam 3500. Tak, każde laboratorium ma swoje normy. Niektóre ma do jakieś tam 1800 na tak, przykład no, i później już nie ma, a niektóre laboratoria jeszcze mają dużo, dużo powyżej. I no, taka dawka 500 do 1500 skala, są skale, gdzie mają 3500, tak, nawet więcej. Tak. No i taka dawka, jeśli testosteron jest tam 200 mg jest 180 załóżmy, że powinno być, no takie 2 cm, czyli 2 razy po 250 powinno dać nawet tą skalę 3500 przebić, jeśli to jest dobry środek. To jest dobrze zrobić, dobra inwestycja, badanie testosteronu, żeby wiedzieć co bierzemy. Dokładnie. No i co teraz? 4 tygodnie zrobiliśmy badania, wszystko cacy, lecimy dalej. No możemy wziąć ten peptyd, tak, że trochę podbić jeszcze apetyt. Mhm.
ten peptyd na miesiąc czasu, na ile proszę? Można na miesiąc, na dłuższy czas, tak. Mhm, więc dołączamy teraz peptyd, mija jakby kolejny miesiąc, mówiłeś o tym, że warto by wrzucić po miesięcznej przerwie jakieś orale, tak? Można wrzucić, tylko też znowu bym zrobił, jeśli badania enzymów wątrobowych są w normie, czyli załóżmy 4 tygodnie bierzemy Trinabol, 4 tygodnie robimy przerwę, robimy badanie enzymów, jeśli te enzymy mogą być, wiadomo, zachwiane, ale na pewno taka graniczna norma, to jest normy powyżej 3 razy przekroczone, no to trzeba już powtórzyć badanie albo zrezygnować z tych orali, tak? I można kolejny raz zastosować jakieś orale, czy Trinabol, czy ktoś lubi, czy ten może być metanabol, czy coś, zależy kto reaguje, tak? Takim moim zdaniem Trinabol jest lepszy, bo aż tak nie zalewa, też fajnie działa. To jest taki jakby lightowy metanabol, nie? No właśnie, a też się spotkałem dosyć popularny jest z czymś takim, że z takim podejściem, że na przykład metanabol plus tamoksifen równa się Turanabol. Co ty o tym uważasz? Czyli te dwa środki dadzą nam efekty tak, jakbyśmy nie brali Turanabol. No nie, ja nie jestem za tamoksifenem, jak cały czas powtarzam, ponieważ blokuje produkcję IGF-u, tak? Tamoksifen działa na innej zasadzie. Dużo osób też bierze tamoksifen z oksymetolonem, czyli tak zwanym androlikiem. I tamoksifen już włapuje te estrogeny z krwi, tak? To taki jeszcze może, że można tego używać, jak ktoś bierze wiele środków czy coś, no to trochę na innej zasadzie. No właśnie, ja bym ten Anapolon nadałby się teraz, czy nie? Nie, dla zaawansowanych użytkowników tak. Dobrze, więc... Dla mnie Anapolon to jest taki środek, to jest najsilniejszy praktycznie środek doustny. No oprócz tego teraz Menta, tak, który, co wspominałem w wcześniejszym materiale, który jest też dostępny w iniekcji i też jest dostępny, jeśli chodzi o masowym środku, tak, bo na siłę to na pewno halotestin, czy inne rzeczy, jest tego masa teraz. Dużo ludzi różne środki stosuje, tak? Anapolon nie. Jeśli chodzi o Anapolon, to jest środek dla mnie stosowany raz, dwa w roku. Szczególnie do przygotowań na zawody dla zwykłych użytkowników nie polecam. No i powiedz, mamy tutaj już ostatni miesiąc naszego brania i sobie tak myślimy, a fajnie by było coś sobie podbić. Może już koniec cyklu zaraz będzie. Dużo osób sobie myśli, a może podbiję sobie dawki, to dobry pomysł, czy nie? Moim zdaniem nie, lepiej zmienić środki albo po takich nawet 8, 10, 12 tygodniach zmienić minikata, zejść na sam testosteron, trochę zrobić większą wrażliwość, wtedy pomyśleć o jakimś, nawet albo ten cykl przerwać, albo pomyśleć jeszcze o kontynuacji, tak? No i chciałbym tutaj poruszyć bardzo ważną kwestię, a mianowicie taką, że dużo osób przychodzi, ma cykl masowy, przychodzi, wiadomo, spuchnięci na maksa wodą i mówią, o muszę wziąć jakieś tam antyestrogeny. Czy stosowanie antyestrogenów podczas masy to dobry pomysł? Tak, jeśli jest nadmiar, wiele osób odczuwa złe samopoczucie tej, jeśli ktoś jest kulturystą, to też zależy od sportu, tak? Zwykle to mówimy o kulturystyce. Za dużo estrogenów, że za duża retencja wody, ten więcej się gromadzi na tkanki tłuszczowej, problemy z cholesterolem, inne rzeczy, tak? Nie polecam. Te estrogeny powinny być w jakiejś normie, takim moim zdaniem dla kulturysty około 80. Wiadomo, że jeśli ja startowałem w strongmanie, czyli dużo strongmanów wygląda, ale strongmanie już nie patrzą na wygląd często. Są takie mega ciężary, że ta woda nie stanowi tylko jakieś tam ochrony dla mięśni, ale taką barierę przed ciężarem w ogóle, tak? Przed bólem, przed wszystkim, tak? Tutaj powiedziałeś, że estrogeny mogą być w wyniku 80, czyli jak dobrze ja rozumiem, podwójny do tak, normy, tak? Tak, czyli mniej więcej, to nie jest dla wszystkich. Tak, podwyższony dosyć sporo. Podwyższony, tak? Bo też estrogeny są potrzebne do produkcji IGF-u, tak? Jak wszystkie hormony, nie wolno go jakoś zbić ponad normę albo za nisko, bo ten cykl nie przyniesie takich korzyści, jakbyśmy chcieli, tak? Na pewno zmniejszy te korzyści, to też jest kwestia indywidualna. Więc jeżeli ktoś jeszcze nie wyhaczył tego, to tutaj w dwóch momentach mieliśmy mowę o zmniejszonej ilości IGF-u przy braniu tamoksyfenu, ale także przy zbiciu do za niskiej wartości estrogenów, więc
A może nam powiesz, bo tutaj dużo widzów będzie na pewno się interesowało, dlaczego tak mocno puchną twarze dla naszych kulturystów, że tak powiem, średnio zaawansowanych? To też zależy, bo jeszcze to nie musi być estradiol, może być też prolaktyna albo progesteron. Tak samo będzie trzymać wodę. Kolejna rzecz może być też hormon wzrostu, jak niektórzy używają, lub peptydów, które też, peptydy też podnoszą, dużo peptydów podnosi, to już w ogóle jest inny temat, ale też podnosi prolaktynę i inne rzeczy dość znacznie. Też to powoduje retencję. Hormon wzrostu na dwóch jednostkach dla nowego użytkownika też powoduje retencję. Gdzie najbardziej to widać najczęściej na twarzy. To często jest, bardzo szybko to się dzieje, tak? Tutaj jeszcze chciałbym wybiec i od razu odpowiedzieć dla osób, które zadadzą może pytanie. Skupiamy się jakby na środkach dopingujących, więc nie mówimy tutaj o diecie, więc zalanie albo nadmierna retencja wody też może być od diety, ale naszym tematem przede wszystkim są środki dopingujące, więc całkowicie w naszym materiale staramy się pominąć dietę. A powiedz nam jeszcze najważniejsze, co zrobić, żeby tej retencji wody za dłużej nie mieć podczas cyklów masowych, bo dużo osób boryka się właśnie z tym, a jednak chcą nie mieć aż tak mocnych zalanych sylwetki, bo teraz wiadomo, jest na topie sylwetka jak najbardziej wycięta, ale zarazem, żeby ta masa mięśniowa też szła. Co z czym się spotykam? Dużo osób, to też nie jest może zdrowe, dużo osób bierze cały czas diuretyki. Mhm. Niestety też o tym trzeba powiedzieć, środki typu diuresin lub spironol w jakiejś małej dawce też są używane z tego względu, raz przeciw nadciśnieniowo, no a drugi raz dlatego, że się lepiej wygląda. Jest mniej sodu w organizmie, dużo się pije, a więcej chodzi o pompę, tak, sodowo-potasowo, tego potasu jest więcej w mięśniach, a mniej w krwiobiegu czy gdzieś, a mniej sodu, tak. Te mięśnie są bardziej pękate, bardziej widoczne. Też z tym się spotkałem, użytkownikami, którymi praktycznie pół roku, na przykład biorą taki lek jak spironol czy diuresin, bardziej spironol, bo diuresin to taki środek, który usuwa z organizmu i sód, i potas, a no spironol usuwa tak naprawdę sód tylko, a powoduje, że się gromadzi ten potas w organizmie, tak? Czyli co, nie ma jakiegoś tam złotego środka, żeby tej retencji nie było? No raczej chyba nie ma. No właśnie, i jeszcze przestrzegamy... Wszystko zależy od organizmu. Przestrzegamy o tym, że podczas budowania masy mięśniowej dosyć ważne jest, poza środkami dopingującymi, na pewno suplementy diety. Natomiast o tym tam szczegółowo powiemy na pewno w jakichś tam innych odcinkach. Na pewno skupimy się teraz jakby na środkach dopingujących. W każdym razie, jakbyście mieli jakiekolwiek pytania, to pamiętajcie, że zawsze możecie zapytać w komentarzu. Postaramy się odpowiedzieć na te najciekawsze, najmądrzejsze, można powiedzieć. Jeszcze wpadło mi do głowy, dużo osób, no też to nie rozumie się temat diety, ale też manipulacja potasem. Dużo osób nawet bez tych leków, tak, stosuje duże wartości potasu. Ostatnio też chciałem powiedzieć, że spotkałem się z tym, że chłopak, który gdzieś kupił tam białko i przez tydzień czasu używał tego białka w znacznej ilości, też powiedział, że lepiej wygląda ciało. Co robią, to też trzeba powiedzieć, kwestie suplementów. Co robią firmy? Dodają masę potasu, tak? Do produktów, gdzie ten białkiem, potas, tak, wypycha nam sód i gromadzi się mniej wody pod skórą, tak? No, ktoś mamy taki szybki efekt. Mamy szybki efekt i ktoś myśli, że o, te białko jest super, a to jest złe. Tak, wielu ludzi mówi, czym odróżnisz białko, że to jest lepsze od tego. I taki użytkownik powie, że to jest super, bo po tym lepiej wygląda, tak? A to jest tylko potas, nie? Już nie będę mówił o jakich firmach, ale są firmy, które mają w takiej 100-gramowej dawce białka ponad gram potasu. To jest dużo, nie? A jeszcze ważnym tutaj tematem też jest tak zwana masa przerywana, czyli minikat. Co ty o tym uważasz? Minikat to też od jakiegoś czasu wielu kulturystów robi, gdzie kiedyś było powszechnie mówione masa, jak nie idzie, trzeba dodać kalorii. Teraz jest wręcz przeciwnie, trzeba je uciąć, czasami nawet się ucina 1000-1500 kalorii, dodaje trening interwałowy, aerobowy, żeby jakby zwiększyć tą wrażliwość. Wtedy też wchodzą suplementy, tak jak cały czas i na masie, i na redukcji berberyna,
inne rzeczy. Cynk działa przeciwretencyjnie jeszcze, tak? To, co przychodzi do głowy jeszcze w czasie tego materiału dla nas, nie? Taki materiał, taki minikat 2-3 tygodnie do miesiąca daje to, że później wracamy na swoje, tamte kalorie, które mieliśmy wcześniej, organizm zaczyna z nich korzystać znowu. I też czasami tak mamy, że na przykład zawodnik takiej masy podobnej jak ja jest na 5,5-6 tysiące kaloriach. Tak, robimy tego minikata, ucinamy 1000-1500 kalorii i nam ta waga potrafi jeszcze wzrosnąć z tego względu, że organizm zaczyna czerpać te kalorie z pożywienia, gdzie wcześniej już był taki zamulony i już bardziej odkładał to w tkankę tłuszczową. Mhm. Czyli jednym słowem, warto od czasu do czasu masę przerwać minikatem, ale kiedy będziemy wiedzieć, że ten minikat nam jest potrzebny? Jak mamy już stagnację, gdy jednak dodajemy kalorii, widzimy, że się otłuszczamy, chce nam się już spać, ta waga nam nie idzie. To jest taki dobry moment, z reguły to jest 8-12 tygodni, tak? A powiedz, ile taki minikat ma trwać, przypomnij? Minikat to około 2-4 tygodni. I teraz też są różne sposoby tego robienia minikata, tak? To takie jakby mini diety. Jedni obcinają kalorie z węglowodanów na przykład, troszeczkę zwiększają białka. Ja często też stosuję coś takiego, że przechodzi się praktycznie na tłuszcze w większości, gdzie w większości energia stanowi tłuszcze, tych węglowodanów jest mało, niedużo, rzędu 80-100-200 gram, tak, w zależności od zawodnika. A środki dopingujące na minikacie, powiedz, też zmieniamy? Często można w tamtej chwili zrobić na przykład tak zwany mostek, tak, że bierzemy jakieś środki i dać trochę organizmowi odpoczynek, czyli zmniejszamy ten testosteron na przykład. W taki sposób też. To w zależności od czego potrzebujemy, jaki jest okres, czy to jest przedstartowy, czy robimy minikata w ciągu tam jakiegoś okresu masowego, rozbudowy. Masowego, zdecydowanie. No, bo zwykle też tak robimy, że robimy minikata, robimy masę, minikata, często masę, a dopiero później robimy już to konkretną redukcję, jeżeli wychodzimy na scenę, tak? To wszystko zależy od formy naszego samopoczucia, tkanki tłuszczowej, którą mamy, wagi, naszego jakiegoś planu celowego, gdzie zwykle ten plan taki robimy na dosyć dłuższy okres, nawet do roku. Zwykle dla mnie plan taki startowy to jest do roku czasu nawet, tak? Dobrze, opisaliśmy teraz pełny cykl na masę, jak wyglądają środki dopingujące, jeżeli chcemy uzyskać masę mięśniową. No i co teraz? Teraz zaczynamy redukcję, czy się odblokowujemy? Co na samym końcu powinniśmy wiedzieć? No, tak już jak mówiłem wcześniej, tak? Już co tu powiedzieć? No, no wiesz, kończymy środki, wiesz, skończyliśmy masę. No, albo odblok, albo start. Albo start. Albo kontynuacja. Albo mocna albo redukcja, tak? Albo odbicie, tak? Masa, rebound, czy wyjście z redukcji. No właśnie, no i powiedz jeszcze na sam koniec, jak odpowiednio zakończyć masę w ten sposób, żeby tej masy mięśniowej pozostawić jak najwięcej? No jeśli się odblokowujemy, no to musi być odpowiednio zrobiony ten odblok, tak? Mhm. I co ważną rzeczą, jeżeli tu mówimy, co my ciągle mówimy o dopingu, o żywieniu, tak? Kolejną rzeczą, że ważne, żeby jak już w ogóle się odblokowujemy, żeby zmniejszyć też objętość treningową i ciężary. Mhm. Nawet do 70% tych, których trenowaliśmy na jakichś tam środkach. Mhm. To jest też ważne. Kiedy już wychodzimy w ogóle taki miesiąc po takim półrocznym cyklu, 3-miesięcznym, to jest bardzo ważną rzeczą, aby zredukować objętość treningową, czy to ilość serii, czy treningów, ilości dni ciężarów. To też wszystko zależy, ale nie trenować tak samo na pewno ciężko, jak na cyklu. Ja tutaj dowiedziałem się z pewnych źródeł, że nawet proponujesz czasami delikatną przerwę od treningu, tak? Też. Jak zawodnicy zwykle, jak ten start jest rok po roku, startów jest kilka w roku, te lata się powtarzają, rok, dwa, trzy. Ja często na przykład robię dla zawodników takie przerwy, nawet świąteczne w tym okresie. Tak wszystkim manipuluję tymi startami, na przykład taki okres urlopowy, czyli ten świąteczny, sylwestrowy, na przykład te dwa tygodnie jest w ogóle bez treningu, jest odpoczynek. Wiadomo, spędzamy czas z rodziną, na jakimś urlopie i inne rzeczy. Nie patrzymy na siłowni, nowy rok,
jakieś tam nowe postanowienia, a to wszystko musi być rozplanowane. Ten masa, ten okres treningowy, mocnych treningów, roztrenowania, to też moim zdaniem jest potrzebne. Rok startować, no ciężko jest, tak? Mhm. Kończymy w tej chwili właśnie nasz temat. Jeżeli byście mieli jakiekolwiek pytania odnośnie cyklu na masę, to możecie komentować pod filmem. Postaram się odpowiedzieć na wszystkie pytania. Jeżeli Wam się materiał podoba, to oczywiście dajcie nam lajka. Jeżeli natomiast chcecie oglądać nasz materiał, to subskrybujcie nasz kanał na YouTube. Ewentualnie wchodźcie na nasze fanpage Double Body Power albo Świat Supli, gdzie będziemy udostępniać więcej naszych materiałów, gdzie możecie zobaczyć aktualne nasze materiały, które tworzymy, i przyłączyć się do naszego sportowego życia. Natomiast tak od siebie dodam na sam koniec, że próbuję namówić Krzyśka, żeby mnie troszeczkę tutaj podszkolił i troszeczkę pod jego okiem, żebym zmienił sylwetkę. Jeżeli też chcecie zobaczyć zmianę mojej sylwetki pod Krzyśka okiem, to dawajcie lajki pod tym filmem. Myślę, że jak troszeczkę lajków damy, troszeczkę komentarzy z prośbą do Krzyśka, to może w końcu się zlituje i zacznie mnie trenować, gdzie my będziemy mogli oczywiście na samym końcu podczas przygotowań pokazywać postępy i metamorfozę, którą mam nadzieję, że Krzysiek w końcu... Wspomniałeś o tym, bardziej o wyjazdach zagranicznych, startach, czyli, tak, czyli końcu, Paweł celuje wysoko. W końcu może Krzysiek, że tak powiem, poświęci trochę czasu dla mnie, więc lajkujcie, bo im więcej lajków, tym może Krzysiek się zlituje i mnie poprowadzi. No, do zobaczenia. Cześć. Lecimy na trening.